Słuchajcie, pokażę rzuty kulą! Najpierw będzie kulopłot! I teraz będzie skok! A nie za bardzo, Ben. Kulopłot i piach? Tak, Gwen, dam sobie radę, tylko muszę się porządnie rozkręcić. Spoko, wiesz co robisz. I mamy kręcią! Zakopany! Utknąłem! Cięcie. Okej, to dzisiaj dziadek, Ben i ja oglądamy wieloryby. Już chyba jakiś tu podpłynął. Pokażę wam to lepiej do kamery. Chwilka, zanim wieloryb wynurzy się z wody, zwykle widać bąbelki powietrza i... Ben! Wystraszysz wszystkie wieloryby! Kto by tam oglądał jakieś wielkie ryby, skoro może oglądać nowego kosmitę? Jejku, to było przepiękne! Ben, i co my teraz zrobimy? Bo ja wiem, boję się. Gwen, już dłużej nie wytrzymam. Ben, Ben! Tutaj! Już wiem, jak przeżyjemy do rana. Bo według moich kalkulacji dokładna trajektoria... Nie. Juhu! Nie! Nie chce się zapalić? To nie ma sensu. Patyki można by wyrzymać i nic z pysznego popcornu. A co wy, dzieciaki? Zrobimy w kamperze. To nie to samo. Potrzymaj to. Nawet psikus matki natury nie odbierze tenisonom pykającej przekąski. Nie pykło. Nie majstruj ciągle przy zegarku, Ben. Nie do końca panujesz nad tym, w kogo się przemienisz. No chyba żartujesz. Rozgryzłem każdego z nich, patrz! Widzisz? Wybieram sobie muchę i w pełni go kontroluję. Ben, posprzątałeś po sobie, jak się... Wybacz, dziadku, wybacz! Zwala z nóg. Pełna kontrola, ta? Siema! Pokażę wam, jak złoić skórę każdemu drabowi. Odstąp, złowieszczy łotrze! Koniec z sianiem zniszczenia! Ha-ja! Ninja Tennyson! Jestem wielgachną kobietą! Potworna! Ale nie szkodzi. Twój wzrost nie pomoże ci pokonać szarej materii. Bój się mego potwornego ryku! No nieźle, Gwen. No nieźle. Tu Ben Tennyson. Robię przerwę od kozakowania i dziś czas na... Kawały! Dzisiejszy specjał – kanapki ze śmierdzącym sosem. Fu! Ohyda! Ben! Nie! Nie, dziadku! Serek! Na zdrowie. Śmierdzi, ale śmieszne. Okej, więc musimy rozpalić ognisko. Zazwyczaj nasz dziadek to robi. I zajmuje mu to dobre 3 godziny. My wykorzystamy siłę tego... Jak to się nazywa, Gwen? Sztuka odbicia światła. No właśnie. Dajesz, Gwen! Jest! Ha! No i proszę, bardzo ładnie. Witam w recenzjach seriali z Gwen. Chyba raczej w bekowisku. Nie, Ben. Jak wspominałam, w 4 odcinku Nieobecnych następuje istotny zwrot akcji, ponieważ pan Sebastian i Jenna znajdują się w poważnym... Przepraszam! Daję temu beknięciu 4 gwiazdki.